Endometriozą nazywamy występowanie błony śluzowej wyścielającej jamy macicy poza nią. Tak nieprawidłowo występująca tkanka podlega podobnym przemianom jak endometrium wewnątrz macicy. Endometrioza jest przyczyną nieprawidłowej pracy jajowodów, nieprawidłowej pracy jajników, w tym zaburzeń owulacji, zaburzeń funkcjonowania ciałka żółtego. Ponadto substancje zapalne wydzielane w nadmiarze u kobiet z endometriozą mogą negatywnie wpływać na komórki jajowe, plemniki, a nawet implantację zarodka. Przyczyny endometriozy nie są do końca znane. Za istotne czynniki uważa się czynnik immunologiczny i czynnik genetyczny. Endometrioza najczęściej występuje u pacjentek w wieku rozrodczym i dotyczy od 7 do 15% kobiet. Natomiast u pacjentek niepłodnych problem może dotyczyć nawet 40% kobiet. Szczególnie charakterystyczne objawy towarzyszące endometriozie to bolesne miesiączkowanie, bóle w miednicy mniejszej oraz bolesne współżycia. Metodą ostatecznie rozpoznającą endometriozę jest laparoskopia. U niepłodnych pacjentek zastosowanie ma leczenie chirurgiczne oraz metody wspomaganej prokreacji. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu ognisk endometriozy oraz w miarę możliwości przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych. U pacjentek młodych poniżej 35 roku życia z łagodną minimalną endometriozą możemy zaproponować postawę wyczekującą lub też inseminację w cyklach stymulowanych. Natomiast u pacjentek z ciężką endometriozą powyżej 35 roku życia z obniżoną rezerwą jajnikową metodą zalecaną jest zapłodnienie pozaustrojowe.